Jak się czujesz, kiedy robisz dwie rzeczy naraz? No dobrze, znakomicie. Nie sądziłam, że aż tak. No ja nawet znam, masz takie wysportowane w tych ramionkach. Prawda? No. Fit larwa. A gdyby ją tak bez sukienki w same ramionczka? Same, to by same było całkowicie elegancko. Złoty to jest odcień beżu, brązu i tak dalej, nie? Pomieszane, czy no co? Ja nawet tu zielony widzę. A? To może... Szary? Kocham. Też tu widzę. W dzisiejszym odcinku z Salonu Marzeń w naszym dzisiejszym teatrzyku wystąpi cudowna, wspaniała Basia Cichocka. Jak masz na drugie? Mruk. Mruk oraz jej chłop, czyli Taty Piara. Zapraszam! Je, 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 je. Cześć. Cześć, chłopie. Dobrze, jesteście. Cieszę się bardzo. My też się cieszymy. Dla kogo szukamy kiecki? Dla Mateusza. Dla chłopa. Dobra, mamy wszystkie rozmiary, wszystkie kolory. Nie, żartuję. Dla mnie. Dobrze. Dla mnie. A jaka ma być sukiecka? Tak. Tu. Mhm. Tu coś takiego, nie? Tak? No i tak, takie o. Takie coś, wiesz. Rozumiem. Czyli efekt wow, szeroka na dole, piękny coś dekor. Coś takiego, no. Czyli szukasz, i tu, szukasz. Tu, i żeby, tu, wiesz, linię, jak nie? Wyszczuplać talię? Osy. Masz ochotę na bzzz. Tak. Dobrze. Okej, okay, mamy właśnie takie suknie. Dobra. Jesteś dobra, gotowa? Tak, mierzymy? Tak. Ale tak od razu? Nie, od razu, bo nie mam czasu. Gwiazdą być, no to musimy mierzyć. No. Żeby jednak dowiedzieć się trochę więcej, jak ta suknia ma wyglądać, mam kilka pytań pomocniczych. Tak. Jesteś księżniczką czy seksbombą? Księżniczką. Lubisz błyszczeć czy klasycznie zapierać dech w piersiach? Klasycznie. Czego byś nigdy na siebie nie założyła? Nie mam pojęcia. W czym najbardziej się sobie podobasz? W czerni. Najważniejsza impreza w twoim życiu? Nie było takiej. Co lubiłaś nosić kiedyś, a teraz nie jest już modne? Kiedyś co lubiłam? Dzwony lubiłam nosić, ale one są z powrotem modne, więc chodzę. Masz kompleksy? Mam. Jakie? Dużo. Dużo. Dokończ zdanie. Kobieta jest... fajniutka. Mamy to, dziękuję. Dzięki temu wiemy, jakiej sukni szukać. Basia, chodź, zapraszam. Jak niepewnie weszła. Bo się jeszcze nie widziałam. No cudo, cudo. No. Dobra. Powiem ci, Basia, że petarda. Widzisz, Mateusz? Widzisz, sam byś chciał taką, co? Dokładnie. Bardzo mi się podoba tutaj to. Gdyby, to jest dobre. Tak. Bo to robi dokładnie talię, to, co chciałam. Osy, tą talię osy, mm-hmm. I tutaj, mimo że zaczyna się odtąd, to jednak zakrywa brzuch, który raczej właśnie chciałabym zredukować. Prawda? Redukcja tutaj, sukienką tak, nastąpiła. Tu jest to, co tak. Tak. I tu są te, no. Czyli ona spełnia dużo z tych tak, twoich wymagań. Myślę, że nawet mogłabym mieć taką w każdym kolorze świata. Tak? Bardzo mi się podoba, no. A słuchaj, powiedziałeś, że ty nie chcesz błyszczeć, tylko chcesz zapierać dech. Jak się czujesz, kiedy robisz dwie rzeczy naraz? No dobrze, znakomicie. Nie sądziłam, że aż tak, ale jakby przyjmuję ten nie? komplement. Nie? Ale dobrze powiedziałam. Dokładnie. Ale wszystko? Nie skłamałam. Nie. Nie. Wszystko jest na miejscu. Nie, nie, nie. Wszystko jest na miejscu, nie? Przepraszam za taką ekscytację, ale nie mogłam się powstrzymać, bo dotarło do mnie, że to był komplement, tak? Tak, tak, tak. Ale nie nad wyraz, tylko taki w punkt. No. Nie moim, ma co. Moim zdaniem perfekto. Nóżka. Mateusz, a tu? Wszystko. Nie widać, tak? Nie. Tu dobre są te sytuacje? Chudziutkie wszystko, nie elegancko. Nie, no bo wiecie, dziewczyny to mają fisia no, na punkcie ramion. Dużo osób właśnie się krępuje tak, ramion, w tym tak, jestem jakby oczywiście ja. Tak. Ale wiesz, jakby też to, mhm, czyli to, co tutaj się robi, te ramionczka, mhm, bardzo fajnie, że one zbiegają nie po ramionach, tylko robią o to, mhm, bo to wyszczupla ramiona moim zdaniem. No ja nawet, znam, masz ale... takie wysportowane w tych ramionkach. Prawda? No. Fit larwa. A gdyby ją tak bez sukienki w same ramionczka? Same, to by było całkowicie elegancko.
Dobrze, no. Pięknie. Słuchaj, bo ty powiedziałeś, że takiej imprezy życia nie masz za sobą. Jaka to by była taka impreza życia? Gdzie ty się wybierasz? Na Oscary czy co? No nie, normalnie po podwórku bym mogła nawet. Aha. Czyli mieć imprezę tak... życia. Jakby wiesz, nie liczy się jakby wiesz, otoczenie, tylko chodzi o duszę. Myślałam, że o sukienkę, dobra. Sukienkę, która ma duszę. Tak. Dobrze? Tak. Ale szyjemy to idealnie, powiem ci, ty i ja. Bombastycznie. Ja to czuję, no. No i co? Tą bierzemy, tak? Tak. A wybieramy dalej? Tak. Jedna jest. A ten kolor ci odpada, czy byś chciała jeszcze inne? Pasuje bardzo. Pasuje. Ja w ogóle się przekonałam do takich, bo złoty to jest odcień beżu, brązu i tak dalej, nie? Pomieszane. Czy no ja nawet tu zielony widzę. A, to może. Szary? Też tu, szary też tu widać, ale nie, no jest bardzo dobrze. Oczywiście ja jestem... Niezbadany jest ten kolor. Takie klasyki, wiesz, jak czerń, no. Ale nie, mi bardzo jakby... Nie musiałabym właśnie przymierzać czerni, bo jakbym pewnie przymierzała czarną, to bym chciała czarną. Ale ja mam dla ciebie czarną. Ale ta mi się podoba. Dobra, no. To ta jest kupiona, a tak. Teraz dajemy czarną. Żebyś mogła mi powiedzieć, czy w tej czarnej na przykład czujesz się bezpieczniej, czy ten błysk po prostu cię zwalił z nóg. Dobra, no to super, dzięki, pa. Poczucie stresu, lęku czy tysiąca myśli na minutę nie musi ci towarzyszyć. Jest kilka naturalnych sposobów na wewnętrzny spokój. Zawsze. Pastylki do ssania z CBD. Pyszne i dyskretne rozwiązania na powrót do równowagi. Max Hemp to najwyższa jakość i misja osiągnięcia dobrostanu i wewnętrznego spokoju w każdej sytuacji. Polecam. Izabela Janachowska. Idzie Basia w swojej ukochanej czerni. No. No i Baśka. Baśka w czerni. Jak się czujesz, Basia? Się czuję. Dobrze ci w tym czarnym. Nie, bardzo mi się podoba. Jest inna od innych. Inna od tam czegoś. Ale bardzo mi się podoba. Jak dla mnie, jeśli mam być szczery, to troszkę wygląda ta sukienka u góry jak uniform pracownika. Jaki uniform? To jest koszulowa, bardzo ładna ten. I pasek w talii robi i jest bardzo elegancko. No. Nie podoba mu się. Nie podoba znaczy, ci się? To jest moje zdanie. Nie, no, wiem, bo że swoje. On tak, by wolał, żeby było tak o... Obcisło. Czyli lubi oglądać swoje ciało. Taka koszula, no. Tak. Koszula. No mi się podoba. Mi się bardzo podoba. To jest, wiecie, taki styl trochę Karolina Herrera. Ona tak. Ma dużo takich koszulowych gór tak. I do tego szeroka spódnica. Tak, no, to jest bardzo eleganckie, moim zdaniem. I... Dobrą talię to też robi. Tak. Fajny pasek. Tak. Pasek można sobie w razie czego wziąć dzisiaj? Co? W każdej chwili. Mamy też różne kolory, więc sobie dobierzesz, jaki nie, chcesz. Nie, ale bardzo, bardzo mi się podoba. To jakbyś miała teraz tak ocenić, czy lepiej ci w tej twojej starej, dobrze znanej czerni, czy w tym błysku? No to są zupełnie dwie inne sukienki, ale wyobrażając sobie... Tamta byłaby na pewno wygodniejsza do chodzenia, nie? To jest bardziej taka prezencyjna, co by tak, no nogę też można wystawić, więc pasuje mi. Ale jakbym miała wybrać, to chyba tą bym wybrała. Aha, okej. Okay. To co, jesteś gotowa na kolejny kolor? No właśnie, ale on nie wybrał. Tam Iza, jak on tak, to tak. Mogę tak go robić, tak? Na razie tak. Czego tak. Czyli Mateusz jest za pierwszą, ty jesteś za drugą. Tak. Tak. Dobra, a ja jestem za trzecią, wskakuj w nią. Chodź, Basia. O, ja lubię tą. Kto jeszcze ją lubi? Ja. Lubisz? Mateo, tak? Mateo, a zobacz, co tutaj ma. Taki ogon, żeby wiesz, w razie czego? O, czyli to nie? Jest sexy sukienka. Ha, to jest bardzo... Nie, no żartuję, bardzo ładne. Zobaczcie, co tu jest, można jak sobie to rozłożyłaś zrobić fajnie. Widzicie? No. Zostałaś projektantką. Tak.
ale trzeba przyznać, że ten kolor jest po prostu pełnym sztosem dla ciebie. No na wieszaku, gdyby ona wisiała, muszę się przyznać szczerze, to bym nie była skora jej wybrać. Mhm. Bo tutaj wiesz. Bo tu dziwnie, tutaj, tam dziwnie. Tak. Tu coś odstaje, tu coś tam, ale to jest bardzo wygodne, to nie przeszkadza w ogóle. Mhm. I tutaj nawet jak na przykład na jakimś, można coś schować, ale też torebkę, nie? Ale ja na jakimś przyjęciu, jak się dużo je, to tutaj... Też, można sobie, prawda? Na przykład już na deser nie wszedł do brzuszka, to zakotujesz do domu. Ale bardzo mi się to podoba, bardzo. Powiem ci, bo jaką nagrodę odbierałaś ostatnio? Wszechmocne w sieci. I właśnie powinnaś to była zrobić w tej sukience. To była tak pełna skucha. Musisz jeszcze raz zapracować. No ale to czemu wcześniej się nie odezwaliłyśmy do siebie, Iza? No właśnie, nie wiem czemu ty w ogóle zignorowałaś moją obecność na rynku modnym. Może modny rynek jest mój, pamiętaj. No. Więc jak potrzebujesz jakieś kiecki na coś, to widzisz. Już wiesz, gdzie wpadać. No. Teraz proszę cię, zdobądź jakąś nagrodę. Może ja będę pisać do tych różnych wydawnictw, co oni przyznają statuetki, żeby tobie dali, żebyś ty mogła w tym wyjść. No, już tam wiesz. Ja, nie mam, ja mogę wszędzie w tym wyjść. To prawda, że ty nawet do ogródka. Nawet do ogródka. Ale jaki taniec w ogóle. Żartuję oczywiście, bo to bardzo ładne. Ale że w ogóle w wygibańce, że jest wygodnie w tej sukni? Tak, tak. Tak. Mhm. Bardzo mi się właśnie, ja testuję na wszelkie sposoby i mi się to podoba, nie? Tak jest do to jest jak paw, sukienka paw. Z ogonem pawia. Sukienka? Paw. Jak myślisz? Paw. I wtedy masz to. I wtedy mam to. No i to jest ale sukienka. Też pif? Pif, paw. Trafiony, zatopiony. No nie, bardzo, bardzo się w tym faconie przede wszystkim dobrze czuję. Słuchaj, piękna jest w tym sylwetka. W ogóle taka, wiesz, długa, tak. Smukła. No, no wyglądasz sztosowo. No. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Jaką rolkę byś w tym nagrała? No jak gonię chłopa, nie? No, takiej to nie musiałabyś gonić. To oni będą gonić ciebie. Dokładnie. Ty musisz potrenować, żeby tylko szybko biegać. Na szpilkach. Dobra, na randkę dokąd byś zabrał Baśkę w takiej sukni? Co za miejsce jest godne tego wyglądu? Na pewno jakieś miejsce niesamowite. Tak, bardzo dobrze. Masz bardzo kreatywny jest do wymyślania. Bardziej w rejonie jakim to by było, gdzie? Espanol. Jak robiłaś te siak. Sevilla. Już tutaj budzi. A mamy romancy. Dobre wspomnienia? Tak, jeździliście tam autem. Było tylne siedzenie. Prawie, na rowerze. No. Ja na bagażniku, no. Aha. No nic. Super. Słuchaj, idziemy w takie coraz odważniejsze te suknie, więc ja na koniec dla ciebie przygotowałam coś szalonego. Ale ty jesteś szalona, więc idziesz w to? Tak, idziesz w to. Poszła w to. Co powiesz na catering, który zadba o to, żebyś miała czas dla siebie i nie musiała stać w kolejce po zakupy? Gwarantujemy ci kontakt z naszym dietetykiem, który dostosuje dietę do twoich potrzeb. Wejdź na zdrowycatering.pl i zrób coś dla siebie. Nie ma problemu, nie ma problemu, jak upadniesz, nie ma problemu, podniesiemy cię. Na to liczę. No i co? No i co? Ja? Ty. Ja. Tak? Ja. Lubisz duże? Ładna, ale nie wiem gdzie. Gdzie, jak? Gdziekolwiek. No. Nie no, żartuję. Bardzo ładna jest, no jednak wybrałabym ją sobie do jakiejś takiej, wiesz, sesji na przykład romantycznej. To tak. A gdyby była taka biała, tak, to na ślub? Tak? Tak, ale musiałabym mieć drugą wersję do tańczenia. Tak. Albo żeby się ta, wiesz, odcinała na przykład do kolan najlepiej, albo jakąś w wersji mini. Ogólnie bym tak zrobiła, jakbym drugi raz miała wesele, to bym drugą sukienkę miała do tańców, krótszą. Ty powiedziałaś na początku, że ty masz kompleksy, ta sukienka zasłania te kompleksy, czy nie? Tak, bo ja się w niej tak jakby trochę chowam. Dobre mam wrażenie? Nie wiem. No bo ona jest taka dużo bardzo... Dużo ma akcentów, no, a osoba jest w niej mała. Skupia na sobie uwagę i tak czuje się mała w niej, mimo że sukienka jest duża. Czyli to jest super uczucie. No, tak. Bycie małą?
Tak, taka księżniczka mała. Piękna, cudowna, ojej, jakaś liczna. Dzwoneczek. No coś takiego, no to jest takie spełnienie, mi się daje, że każda kobieta by chciała takie coś chociaż założyć, ze względu na to, żeby się po prostu poczuć, nie? Tak, no właśnie, a ty powiedziałeś, że takich sukienek jeszcze nigdy na sobie nie miałaś, więc moje pytanie jest, jak ty się czujesz w tych kreacjach? Dobrze. Tak, dobrze. Mogłabyś. Mogłabym tak żyć. Tak, no właśnie. Mogłabym tak żyć. No a ja, ale jakbym miała wybrać z tych czterech propozycji? Tak, to było właśnie moje pytanie. Którą wybierasz? Zielona, złota, czarna, bo sobie już przemyślałam, że jednak złotą bym właśnie wybrała. Czarna i ta na końcu, no. Tylko mi jakby chyba bardziej biorę praktykę pod uwagę, nie? Aha. Praktyczność sukienki. Czyli na pierwszym miejscu, która jest zielona? Tak, pod względem praktyczności i też ładności, śliczności, tak. A dla ciebie która wygrała? Zielona. Zielona? Zielona, złota. Ale z kolorem ja nie jestem przekonana. Wy mówicie, że super. Tak? Ja nie jestem przekonana do koloru zielonego, ale weszłabym w niej, nie? Aha. No. Czyli nie miałaś nigdy zielonej sukni. Mm-mm. Czyli jesteś zaskoczona tym po prostu, no. Że dobrze ci w zieleni. Tak, i że w długiej sukni. Zaskoczona, tak. Zaskoczona. No. A to wiesz, no taka to księżniczka, no typowa. Zależy też gdzie, no taką suknię raczej, wiesz, ja jakbym miała zakładać taką suknię, musiałabym mieć naprawdę serio okazję, żeby coś takiego założyć. Jakiś bal? Jakiś typowy bal. To wtedy jak najbardziej, super, czułabym się wyśmienicie, nie? A jak ty byś w niej tańczyła na tym balu? No normalnie. Opa, dała radę, dobrze, przeszła test tańca. Czyli tak, ty stawiasz na zieloną, nie? Zielona. Czyli zielona wygrała. Zielona wygrała te zawody. Wygrała, tak. Słuchajcie, musimy zrobić jakieś głosowanie dla was, która waszym zdaniem wygrała. To, co najważniejsze, to to, że zrobiliśmy super rolkę związaną z klientkami. Ta. Tutaj w ogóle takimi... Że one tam coś, że, a Iza tak... Ten? Że tak? Tak, dokładnie o tym jest rolka. I musicie ją zobaczyć, będziecie mogli ją zobaczyć u nas na Instagramie. Tak, u tej typiary zrobimy sobie łączoną taką roleczkę, zrobimy, że też u mnie. I no, tam nie możemy zdradzać więcej. Nie zdradzimy, bo po co? Po co, dokładnie. Ale możemy tylko powiedzieć, że klientki są różne, więc różne przypadki wzięliśmy pod uwagę. Jakby ktokolwiek tu do mnie przyjdzie, wyjdzie w pięknej sukni. Wyjdzie, no. Jakbyś chciał, jestem do usług też. Okay. Nie ma sytuacji, która nas zaskoczy. W sensie, jak będziecie się na przykład odbierać nagrodę razem? To być może, no. To welcome. To będą dwie Mateusz. Na Maxa się cieszę, że ona się cieszy, że pięknie wygląda, że on zaakceptował. No i tyle. I że było czadem. Ona mu, a on jej? Porówno. I wszystko porówno. I wszystko tak. Dobrze. Tak to możemy podsumować. Dziękuję bardzo. Także oglądajcie nas. Tiruriru. A poszła.